Przebierzeli to wystają pasterze, zwycięska świedziały czwierze. Koło na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali, składowali, stało wolę szczęko, szali serce, szali serce, ono na górze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dziwili się na powyższe, 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 chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Gromadzimy się w drugą niedzielę zwykłą wokół Chrystusa, aby uwielbiać Boga za wszystkie Jego dobrodziejstwa. Podczas tej mszy świętej modlimy się w następujących intencjach. Dziękujemy za otrzymane łaski w 30. rocznicę ślubu Anny i Cezarego Kaczyńskich. Kolejna intencja o nawrócenie dusz umierających i zawierzenie ich niepokalanemu sercu Maryi, a także o dar życia wiecznego dla zmarłych Ewy Kołodziejczyk w 11 miesiącu po śmierci oraz jej ojca Edwarda, Anieli Józefa Kowalczyk, Stanisława oraz ich rodziny, Anny i Stanisława Sawickich, Władysława oraz zmarłych z rodziny Sawickich, Rozalii i Stanisława oraz Andrzeja Słoniewskiego. W naszej wspólnocie dziś gościmy misjonarza z Armenii, z kościoła katolickiego oprzątku ormiańskiego, który wygłosi do nas słowo, a o chórach na zakończenie powie ksiądz proboszcz. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi Bogu, ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy. Panie Boże, Królu nieba,
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty rządzisz niebem i ziemią. Wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu i obdarz nasze czasy swoim pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki i wieków. Czytanie z listu księgi proroka Izajasza. Pan rzekł do mnie: Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w Tobie się rozsławię. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia, na swego sługę bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. A mówił: to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Oto słowo Boże. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Z nadzieją czekałem na Pana, On pochylił się nade mną. Włożył mi w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: oto przychodzę. Księgi jest o mnie napisane, radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągnąłem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa i Sostenes brat,
do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Oto słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który jak gołębica stępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha stępującego i spoczywającego nad nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Panon Horior Twoje, obłyń serko. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy bracia i siostry, na pewno rodzą się jakieś wątpliwości, pytania, bo tak od początku tutaj, kiedy patrzę się na twarze, to jak wychodzę do przodu, to wszyscy się zastanawiają, co to za ksiądz, a czy to nasz, a czy czasami to jakaś pomyłka, czy rzeczywiście dzisiaj nie tu, gdzie trzeba, trafiłam, no wiadomo. Okres Bożego Narodzenia się już skończył. Możliwe, że jakieś dziwactwa się dzieją w tych kościołach, ale że aż takie. I chcę rozwiać wszelkie wasze, drodzy bracia i siostry, wątpliwości. Jestem księdzem katolickim, co niektórzy się śmieją, nawet taki podwójny, potrójny katolicki. Przedstawicielem katolickiego kościoła ormiańskiego, który ma no troszeczkę inną tradycję, czyli od razu mogę powiedzieć, kolęd żadnych nie ma. Typu, gdy się Chrystus rodzi, pójdźmy wszyscy do stajenki. To śpiewa oczywiście tradycji polskiej Kościół katolicki, a Kościół ormiański zupełnie ma inną tradycję, też piękną. Spróbuję, może nie tak jak chór, zaśpiewam jedną, fragment w zasadzie tylko jednej z pieśni, którą zazwyczaj, nie zazwyczaj, ale zawsze śpiewa się podczas Komunii Świętej. I moi drodzy, tak więc myślę, że po części już rozwiały się wszelkie nasze wątpliwości. Przejdę od razu do sedna tego, co mamy zrobić w ciągu
no, krótkiej chwili, bo ludzka wolność jest nieograniczona, drodzy bracia i siostry, to zawsze powtarzam, gdziekolwiek jadę, gdziekolwiek spotykam się z ludźmi, czy to w Polsce, czy w innych miejscach, a ludzka cierpliwość jest strasznie ograniczona i bazuje na tym, że trzeba się troszeczkę, brzydko mówiąc, może to nie polonistyka dobra, nie język polski dobry, streszczać. Drodzy bracia i siostry, Kościół Ormiański, Armenia, no właśnie, ten kraj, który przed przyjazdem do Polski odwiedził obecny Ojciec Święty Franciszek 24, 25, 26 czerwca, zanim przyjechał do Polski, to przyjechał najpierw do Armenii. No i tak niektórzy się zastanawiają, dlaczego? No nie tylko z tego powodu, że było stulecie bardzo ważnego, bolesnego wydarzenia dla tego narodu, ale też z tego względu, że ten kraj przyjął pierwszy chrześcijaństwo, czyli Polska przyjęła 966, a Armenia 301, czyli o kilkaset lat wcześniej i kilka lat wcześniej od Rzymu. Rzym 313, Armenia 301 oficjalnie, ale są legendy. No, jeśli, drodzy Państwo, jeszcze macie cierpliwość do historycznych pewnych wydarzeń, a historia jest dobrą nauczycielką, historia magistra pulchra est, czyli piękną jest dla nas nauczycielką, tak łacina mówi, więc moi drodzy, dobrą nauczycielką, więc chcę to troszeczkę wrócić. Jest pewna legenda, to nie jest do końca historia, mówiąca o tym, jak to się z tym, to chrześcijaństwo tam, nazwijmy to, pojawiło w Armenii. Otóż legenda opowiada o pewnym królu, Terdadzie, który bardzo zachorował, a jak zachorował, to jak trwoga, to do Boga, tylko wtedy jeszcze jednego Boga to nie było, tylko on tam w tych wielu bogów panował jeszcze politeizm, a jest szczególny taki inny bóg ormiański, któremu wszyscy oddawali pokłon i on też, ale tak zwariował z powodu tej choroby, że szukał jakiegokolwiek ratunku, ci bogowie go nie słuchają, więc decyduje się zwrócić o pomoc do plotek, które słyszał, dochodzą do niego z Palestyny, a mianowicie o pewnym nauczycielu w Palestynie, która była pod okupacją Rzymu, czyli już domyślamy się, o kim ja tutaj opowiadam. I ten nauczyciel uzdrawia, nawet wskrzesza zmarłych, i ten Terdad, no, prosi swoich dworzan, no, dawajcie mi, próbujcie mi wezwać tego, tutaj do mnie tego, no a to jest ormiański król, no to dla niego to trzeba jak najszybciej te życzenia spełnić. Ale Pan Jezus nie był taki naiwny i nie odpowiedział mu i nie przyjechał, ale za to wysłał w swoje miejsce dwóch apostołów, Judę, Tadeusza i Bartłomieja, którzy dzisiaj uważani są w wielu kościołach ormiańskich, jeśli kiedykolwiek ktoś z nas może uda mu się jakimś zrządzeniem losu pojawić w tej Armenii, to zobaczy w kościołach właśnie albo obraz, nie albo, ale zawsze Bartłomieja i Judy Tadeusza, którzy uważani są za apostołów Armenii, którzy przynieśli Ewangelię z pierwszej ręki od samego Jezusa dla Armenii. Stąd tu się zaczyna chrześcijaństwo. Oczywiście jeszcze jest wiele innych historycznych, nienudnych wydarzeń związanych z tą malutkim państwem, który kiedyś był potężnym państwem, a dzisiaj jest malutkim, z każdej strony otoczonym przeróżnymi islamskimi sąsiadami. Tak, żywe to teraz jest to słowo islam, że aż po prostu czasami kiwamy głową albo nie wiemy, czy w prawo, czy w lewo, czy tak, czy w dół się spojrzeć. Drodzy moi, no i z tego powodu ciągle był prześladowany ten naród i takie mocne prześladowanie, które każdy z nas pewnie z historii słyszał. Polska uznała to ludobójstwo w 2005 roku, żeby było jasne, 2005 zostało uznane ludobójstwo przez państwo polskie, przez parlament 2005 za prezydenta Kaczyńskiego właśnie. Moi drodzy, i ja tutaj nic nie sugeruję oczywiście, ale moi drodzy, właśnie wtedy to ludobójstwo zostało uznane przez Polskę, ale nie tylko. Jedynym państwem w trakcie ludobójstwa dokonanego na chrześcijanach, bo to był główny motywacja. Przemilczane ludobójstwo XX wieku to jest ludobójstwo dokonane na
Ormianach przez Turków i wtedy wszystkie państwa milczały. Jedyne państwo najmniejsze na całym świecie nie milczało. Ich prezydent państwa watykańskiego nie milczał. Ale no cóż, takie małe państwo, co tak będziemy go słuchać. A Turcy się jako islamiści nie będą słuchać, więc brzydko mówiąc, zarżnęli wszystkich po kolei, matki, dzieci i tak dalej, bezlitośnie, już nie będę opowiadał w jaki sposób. Można sobie w internecie zobaczyć te straszne zdjęcia, jak traktowano. Ale to nie chcę opowiadać całej historii z ludobójstwem. No to bolesne jest wydarzenie, które miało wpływ potem i na Kościół, i na ten naród, na ludzi, i na ich los. Na los tego narodu i jednocześnie Kościoła, który już wcześniej dokonał, znaczy doprowadziło się do rozdarcia. Doszło do rozdarcia i w tym momencie mamy Kościół katolicki ormiański i Kościół apostolski ormiański, ale oba te kościoły są apostolskie, bo pochodzą od tych dwóch apostołów, Judy Tadeusza i Bartłomienia, ale jak to się mówi, te podziały wynikły no, z pychy ludzkiej, co tam nie ma. Kiedyś biskup ormiański tak miał jakąś konferencję, mój przełożony, Rafał też ma na imię, i powiedział, ten podział nastąpił zwyczajnie z pychy ludzkiej. Powodem jest oczywiście papież, bo nic więcej między nami tak naprawdę żadnych różnic nie ma. I to, że dzisiaj możemy nazywać się, drodzy bracia i siostry, katolikami, to tylko ten jeden najważniejszy element jest potrzebny. Nie musimy się tak samo modlić, nie musimy wszędzie na całym świecie pięknych kolęd śpiewać. Najważniejsze jest zachowanie w tej samej wierze, w tego samego Boga, Trójcy Jedynego i we wszystkie te, nazwijmy, prawdy wiary, które za chwilę wyznamy za jakieś kilka minut, jak się uda, ale mi się wydaje, że widzę i wyczuwam, że się uda, że cierpliwości nie nadużymy, to tę wiarę wyznajemy w jedności z biskupem Rzymu i wtedy cała reszta może być różna, tak jak, no czy musi być ta sama sałatka? No by się znudziła. A niektórzy się dziwią, że coś innego się pojawia w kościele. No tak jakbyś chciał ciągle tą sałatkę jarzynową jeść. Albo nie wiem, to samo wino wytrawne. Nie? Dokładnie to samo, ale jest wino. Bo najważniejsze jest, jest wyznanie wiary i jest jedność z papieżem. A reszta, czy to mitrę ma na głowie, czy krzyż, czy strój bardziej się świeci, drugi mniej się świeci, to już nie ma znaczenia. Jesteśmy katolikami ze względu na te dwa najważniejsze, najistotniejsze elementy. Drodzy bracia i siostry, także jasne jest, już te wątpliwości nawet już zapomnieli się, że w ogóle były. I moi drodzy, i jeszcze jedno jest wydarzenie związane już z moim lokalnym miejscem, gdzie drodzy bracia i siostry pracuję. To jest już region Aszocka. Zawsze ta Armenia gdzieś był na każdym kroku prześladowana, czy to przez los, czy to przez narody, czy Azerbejdżan. To dzisiaj jest wojna, ale już nie chcę o tym mówić. O Azerbejdżanie, Góry Karabachu. I jak młodzi ludzie idą do wojska, to ja sobie wyobrażam, że wojska nie ma w zasadzie służby wojskowej w Polsce, ale tam do dzisiaj jest, jest tam 2 lata. I każda matka się modli w Armenii, tylko modli się, prosi Boga. Nawet jak już u Panu Bogu zapomniała, to w tym momencie sobie go przypomina. I mówi, prosi Boga, żeby tylko syna nie wysłali właśnie na Góry Karabachu, bo tam jest wojna. I jak idzie do służby zasadniczej, to idzie na wojnę. Po prostu zwyczajnie idzie na wojnę. Tak, z karabinem. Nie tak, żeby sobie przeleżeć 2 lata, tylko na wojnę. Tak. Wielu z nich wraca, a niektórzy nie wracają, jeśli się zdarzyło. Tak latem było nasilenie znowu tych różnych, jeśli słyszeliśmy, ale tam pewnie w Polsce się czymś innym zajmowali w tym czasie albo próbowali czymś innym zająć. Moi drodzy, więc nie doszły te informacje o tym konflikcie znowu rozpętanym tam na tym terenie między Azerbejdżanem a Armenią. I moi drodzy, wydarzenie, myślę, że ktoś już pamięta to, trzęsienie ziemi 88 rok, który dotknął moje parafie, doprowadził do strasznych konsekwencji. Niedawno tutaj Pan do mnie nawet podchodził po mszy świętej i mówił, że jestem ejsmologiem i wiem, jakie są konsekwencje trzęsienia ziemi, które na długo pozostają. I 29 lat po tym wydarzeniu porannym, 9:40 dokładnie chyba tak było. Niektóre dzieci, które wyruszyły do szkoły, czy ludzie poszli do pracy,
już do swoich domów nie wrócili. Ponad 10 tysięcy ofiar, całkowicie zniszczone miasto Gyumri, Spitak, gdzie zresztą pracują siostry, i region Mui, Aszocka, gdzie kościoły zostały zburzone i do dzisiaj mam nie, no wiadomo z jakiego powodu, niewyremontowane, są tylko takie ścianki i trawa tam rośnie, a w lato, może jak mi się uda, to tam odprawiam msze święto i socjalnie całkowite, totalne doprowadzenie do takiego stanu ubóstwa skrajnego i nędzy, bo socjalny stan Armenii jest taki, że drodzy bracia i siostry, jeden wątek, żeby już nie przedłużać, to akcja humanitarna zorganizowana, można powiedzieć z inspiracji papieża Franciszka. Tak, teraz papież Franciszek będzie miał na sumieniu, bo to z jego powodu, jak on rzucił to hasło idźcie na peryferię, to ja poszedłem na peryferię. Na sam koniec, ostatni dom, który był. Przecież trzeba chodzić po tych domach, odwiedzać tych ludzi. Trzeba, no. Przecież nie byłem neoprezbiterem, bo to zazwyczaj świeży kapłan to wszystkiego chce. Ale już mam 14 lat kapłaństwa, no gdzie mi takie rzeczy do głowy przychodzą. Ale poszedłem. I wchodzę i okazuje się 6-7 dzieci. Bydło, wszystko, owce, bo z Paskis tam żyją, zabiła, bo chciała ratować życie wnuka. W drugiej rodzinie też 6-7 dzieci, więc dla nich wszystkich zorganizowałem takich najbardziej dzietnych rodzin, akcję humanitarną, ryż, makaron, to co się nie zepsuje, tak już w skrócie mówię. I po tygodniu tak odwiedzić chciałem tę rodzinę. Już nie patrzeć, czy to jedzą, czy nie jedzą. Po prostu patrzeć. I wchodzę. A tu ni stąd, ni zowąd. Widzę te dzieci, jak jedzą ten ryż. I tylko ryż i szklanka wody. To jest tak, mówię, matko jedna to... Może nie jedyna, ale jedyna. Jak to możliwe? Co by było, gdyby tego ryżu nie było? Oczywiście to jest tylko jeden przykład, ale wiele innych. Drodzy bracia i siostry, charakteryzujących, jak ktoś zobaczyłby, to od razu by się przekonał. Kiedyś taki pan z Polski przyjechał i chciałbym, żeby ksiądz mnie zawiózł do takich miejsc, takich najbardziej niescywilizowanych. Chcę? Ja zawiozę pana. I on rzeczywiście pojechał i te wszystkie zdjęcia, jak zrobił, to zobaczył mnie, no to rzeczywiście, proszę księdza. To oczywiście jeden z przykładów. Drodzy bracia i siostry, nie chcę was oczywiście zanudzać i doprowadzać do jakiejś depresji, ale rzeczywiście tam jest tak, że ludzie są w depresji. Ale potrzebna jest im Ewangelia, potrzebny jest dobry kapłan i potrzebne jest ciągłe ewangelizowanie tych ludzi z powodu tych różnych historycznych śladów, które są w nich zakorzenione i komunizm, kolejna sprawa, o czym już nie powiedziałem, też ma swoje konsekwencje, szczególnie w moralności Ormian. I drodzy bracia i siostry, Bóg zapłać za to spotkanie. Powoli trzeba kończyć za też te piękne kolędy śpiewane przez chór i za was, za cierpliwość. Miejmy nadzieję, że nie została nadużyta. I Bóg zapłać też już za te ofiary przez cały dzień. Dziękuję już wszystkim tak naprawdę parafianom za te ofiary, które składają i za wasze, które złożycie, jeśli będziecie sobie życzyć. Tam na końcu kościoła będę stał z takim krzyżem ormiańskim. Właśnie niektórzy się pytają, co to znaczy. Ten krzyż ormiański jest symbolem życia. Jak zobaczycie, tam nie będzie Pana Jezusa na tym krzyżu, a to nie przypadkowo, bo dla Ormian nie jest krzyż symbolem śmierci, tylko jest symbolem zmartwychwstania. I to dlatego tak ten krzyż będzie wyglądał. Tym krzyżem będę dotykał waszych czułek jako błogosławieństwo takim w formie wschodniej. I to tyle. A teraz spróbuję zaśpiewać tę jedną pieśń już na zakończenie naszego kazania. Oh.
wyznajmy naszą katolicką wiarę w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem, wiarę naszą katolicką. Wierzę w jednego Boga, Pan Bóg oczekuje, że z ufnością będziemy się do Niego zwracać w naszych potrzebach. Skierujmy więc do Niego z wiarą nasze modlitwy. Modlmy się za Kościół Święty, by swoją posługą wobec migrantów i uchodźców objawiał prawdę o tym, że nikt nie jest obcy w Kościele. Ciebie prosimy. Modlmy się za rządzących, by roztropnie i z należną wrażliwością rozwiązywali problemy migracyjne. Ciebie prosimy. Modlmy się za uchodźców, by niestabilna sytuacja życiowa nie przysłoniła im Pana Boga, którego miłość jest trwała i nie opuszcza potrzebujących. Ciebie prosimy. Modlmy się za Polaków rozsianych po całym świecie, by narodowe dziedzictwo i wiara ojców były dla nich trwałymi punktami odniesienia. Ciebie prosimy. Modlmy się o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny i Cezarego Kaczyńskich w 30. rocznicę ślubu. Ciebie prosimy. Modlmy się o nawrócenie dusz umierających i zawierzenie ich niepokalanemu sercu Maryi. Ciebie prosimy. Modlmy się za zmarłych Ewę Kołodziejczyk, ojca Edwarda, Aniele, Józefa Kowalczyk, Stanisława oraz ich rodzinę, Annę i Stanisława Sawickich, Władysława, zmarłych z rodziny Sawickich, Rozalię i Stanisława oraz Andrzeja Słoniewskiego, by po ziemskiej tułaczce odnaleźli trwały dom w niebie. Ciebie prosimy. Modlmy się za nas samych, byśmy służąc sobie nawzajem budowali Królestwo Boże. Ciebie prosimy. Miłosierny Boże, Ty objawiasz swoją chwałę, gdy pochylasz się nad potrzebującymi. Wejrzyj na swój lud, który prosi o Twoje wsparcie. Przez Chrystusa Pana naszego. Yeah.
chcę prędzej pochłonić się. Dlaczegoż dzisiaj ta gwiazda świeci i przed królami tak szybko leci? Chrystus, Chrystus narodził nam się, pospieszmy czym prędzej pokłonić się. Chrystus, Chrystus narodził nam się, pospieszmy czym prędzej pokłonić się. Módl się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach. Ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg Święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Pijcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli.
Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Bartłomiejem i Judą Tadeuszem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, uzdrowiona dusza moja.
Módlmy się. Panie nasz Boże, tchnij w nas ducha Twojej miłości i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, których posiliłeś tym samym chlebem eucharystycznym, przez Chrystusa, Pana naszego. Usiądźmy, wysłuchajmy ogłoszenia. Zapraszamy na spotkanie biblijne w duchu lekcji Divina w środę o godzinie 19.15 w kościele. Natomiast w czwartek 18 stycznia o godzinie 19.15 w sali katedry odbędzie się spotkanie z cyklu Rozmowy o wierze. W sobotę natomiast zapraszamy na kolejny wieczór chwały pod hasłem Pan moim światłem i zbawieniem moim. O godzinie 20.00 msza święta, wotywna do Ducha Świętego, a następnie adoracja i modlitwa z uwielbieniem. Niedzielę 22 stycznia zapraszamy o godzinie 13.00, zapraszamy na mszę świętą wotywną do świętej Rity, patronki spraw po ludzku niemożliwych. W czasie mszy świętej specjalnego nabożeństwa będziemy polecać wszystkie intencje złożone w księdze przy ołtarzu świętej Rity. Intencje zaczniemy wyczytywać 30 minut przed mszą świętą. Z wielką wiarą i z wielką nadzieją zapraszamy do tej wspólnej modlitwy do świętej Rity. Dzisiaj w naszym kościele od godziny 15.30 odbywało się spotkanie, drugie spotkanie kolędowe Gaudete Christus Est Natus. Przegląd chórów, koncert kolęd. Serdecznie składam podziękowanie wszystkim chórom, które wystąpiły w tym spotkaniu kolędowym, już drugim organizowanym przez Federację Cecylianą. Dziękuję całemu zarządowi, organizatorom federacji, którzy tutaj wnieśli wielki wysiłek. Dziękuję wszystkim chórom za ich śpiew, a przede wszystkim za piękną służbę śpiewem w czasie liturgii w tych wszystkich parafiach, gdzie posługują. Bóg zapłać za przepiękną modlitwę śpiewem. Chciałem w imieniu Federacji Cecylianum serdecznie podziękować czcigodnym konfelebransom za przewodniczenie tej Eucharystii. Chciałem podziękować księdzu proboszczowi, doktorowi Sławomirowi za to, że nas tutaj przyjął i was, cała wspólnota parafialna, za to, że mogliśmy razem powiedzieć dzisiaj credo i dać świadectwo tej wiary z ewangelicznym Janem Chrzcicielem. Dziękuję wszystkim chórom i dyrygentom, którzy pielęgnujecie tak to dzieło wspólnego kolędowania. W sposób bardziej bądź mniej świadomy, dzięki tym kolędom cofamy się i czerpiemy też z duchowości i franciszkańskiej, i benedyktyńskiej. To te zakony w XV i XVI wieku, sprowadzając się z Francji, z Włoch, zaszczepiły na polskiej ziemi tą tradycję kolędowania. Kolędy to także hymny, a hymny w Kościele to jest w zasadzie drugi, trzeci i czwarty wiek. I w sposób taki trochę ukryty czerpiemy z tego bogactwa. Dzięki obecności także czcigodnym dzisiejszym gościom uświadamiamy sobie tą powszechność Kościoła. Śpiewaliśmy też kolędę z Jamajki dzisiaj. Przedłużamy dzięki tym śpiewom kolędowym radość okresu narodzenia, w którym wyrażamy to misterium wcielenia, tej radosnej tajemnicy dwóch rzeczywistości złączonych w Chrystusie Jezusie, przyrodzonej i nadprzyrodzonej. Jeszcze raz dla wszystkich wielkie, wielkie Bóg zapłać. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne złe duchy, co na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Amen.